Cześć, witam serdecznie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. A dzisiaj sobie pogadamy. Odpiąłem swoją starą ładowarkę od telefonu, która pracuje na takich parametrach. Na czarny pewno się skupił. Parametry ładowarki są takie, jak widzicie, już wam mówię, o co chodzi, niech ona dalej ładuje. To jest powerbank Grinkela, 10 tysięcy mAh i on się będzie ładował, jak teraz mamy godzinę prawie 22, to on do 6 rano będzie się ładował, bo ta ładowarka ładuje bardzo wolno. Jestem sobie na wakacjach w domku letniskowym i o co chodzi? Byłem sobie dzisiaj w sklepie i zakupiłem lepszą jakąś ładowarkę z takimi standardami Quick Charge 3.0. Przeczytajmy sobie. Na odwrocie, ładowarka sieciowa z technologią Quick Charge gwarantuje szybsze ładowanie. W porównaniu z tradycyjną ładowarką automatycznie rozpoznaje podłączone do ładowania urządzenia i dopasowuje do niego szybkość ładowania, oszczędzając tym samym akumulator i wydłużając żywotność. Ładowarka posiada zabezpieczenia przed przeciążeniami elektrycznymi. No i tu są parametry ładowania. I tak to wygląda. No i tak, zobaczmy sobie, co mamy w środku. Ja już to otwierałem, ale sami wiecie, ja przecież bym nie wytrzymał, bym tego nie otworzył. A to takie rozpakowanie. No mamy kabelek. Tylko kabelek. Mikro USB przyda się do zestawu słuchawkowego i mamy najważniejsze, samą ładowarkę. Ładowarka wygląda pospolicie. No i powiem szczerze, parametry się zgadzają. O. Parametry ładowarki się zgadzają z opisem. Mamy port. No niech się skupi. Mamy jeden port. O, przepraszam, to tak będzie. No coś nie chce się skupić. Damy, poczekamy. O. Mamy jeden port Quick Charge 3.0. Powinien wystarczyć. A wiecie, jak ładowarkę, to ja kupiłem też sobie kabel. Przewód jest następujący. Power 3.0 Quick Charge. Metr typ C. Ale kurde, powiem szczerze, jak widzę 5 Amper, to się zastanawiam, czy osoba, która to projektowała, była chora. Przecież ten przewód nie wytrzyma takiej mocy. Powiem szczerze, dane kabla. To jest po angielsku akurat. 5 amper. Pojmujecie? To są chyba żarty jakieś. No. No więc było na tyle, więc widzicie, że człowiek czasem musi szaratować kupowaniu ładowarek po marketach.
Widzicie. Ale wszystko zgadza się z opisem. Dobra, zobaczymy. Tą ładowarkę testuję już 3 lata i mojego Poco X3 NFC ładuje w ciągu prawie 5 godzin. Na początku ładowanie było 1,5 godziny, ale po 1,5 roku, powiem Wam szczerze, coś chyba się spaliło w tej ładowarce, bo teraz ładuje tylko 4 godziny 50 minut. No, widzicie, tak to bywa. A naładowanie tego zestawu słuchawkowego chińskiego z AliExpress, to tą ładowarką to jest koszmar. Powiem Wam szczerze, mam nadzieję, że to coś zaradzi wszystkim problemom. Trzymajcie się i na razie.